Cześć moi drodzy, cześć moje drogie. Witam Was dzisiaj na moim kanale w odcinku kolejnym, który będę mówić o kobiecie bohaterce. Nie od dziś wiadomo, że rodzice dla swoich dzieci są w stanie poświęcić. Bardzo wiele, o ile nie wszystko. I o ile, po raz kolejny to powiem, dla wielu jest to teoretycznie oczywistością, o tyle bardzo lubię powiedzenie, że na tyle o sobie wiemy, na tyle się znamy, na ile nas sprawdzono. Zawsze z dużą dozą nieufności do piszących czytam komentarze, które mówią, że tak czy inaczej zachowaliby się w jakiejś bardzo ekstremalnej życiowo sytuacji. I dzisiaj o takiej sytuacji będę mówić. Będę opowiadać Wam o aktorce, którą na pewno dobrze znacie, znacie jej twarz, jeżeli lubicie polskie seriale i telenowele. Ewa Gorzelak bowiem jest osobą, którą życie doświadczyło bardzo boleśnie, ale na szczęście będzie to odcinek z Happy Endem. Jeżeli jesteście ciekawi, jak wygląda heroiczna walka matki i czy wtedy jakiekolwiek znaczenie ma kariera i popularność, jeśli chcecie się dowiedzieć na podstawie tej historii, jak to wygląda w świecie gwiazd, który często uważamy przecież za taki no, brudny i niegodny, to dzisiejsza historia może pozwoli Wam nieco inaczej spojrzeć na ten temat, rzuci na niego nieco inne. Światło, więc będzie mi bardzo miło, jeśli będziecie chcieli zostać ze mną do samego końca. I oczywiście serdecznie Was zapraszam. Ewa Gorzelak urodziła się 3 listopada 1974 roku w Łodzi. W 1997 roku ukończyła szkołę aktorską. A dokładnie Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie. I pierwszy raz mogliście ją zobaczyć jeszcze, kiedy była studentką, ponieważ wtedy właśnie po raz pierwszy pojawiła się w telewizji, a dokładnie w teatrze telewizji, gdzie zagrała Szymene w spektaklu Cyt w reżyserii Krystyny Jandy. Na dużym ekranie zadebiutowała natomiast w farbie. I ten występ był na tyle zauważony i dobry, że pociągnął ze sobą kolejne występy aktorskie na dużym ekranie, w Amoku, w Skoku czy w ostatniej misji. Jednak nie da się ukryć, że pani Ewa jest aktorką, którą najbardziej będziecie kojarzyć, właśnie tak jak ja wam powiedziałam we wstępie, z telenowel i z polskich seriali. Występowała w roli Zosi w M jak Miłość, a także Izy w pensjonacie podróżą, choć ja najbardziej kojarzę ją z roli w na Wspólnej, gdzie grała Gabry. Się. bardzo pogodną, sympatyczną postać w tym serialu, choć było to już jakiś czas temu, e, była żoną Leszka, czyli ojca Igora, dla tych bardziej wtajemniczonych, a że ja kiedyś na wspólnej oglądałam, to trochę więcej na ten temat mogę powiedzieć. Żona serialowego Leszka prowadziła bar. W pewnym momencie jednak nagle, szybko i niespodziewanie zniknęła. Wszyscy wtedy zastanawiali się co się stało, ale chyba nikt nie przypuszczał, że stoi za tym rodzinna tragedia. Aktorka i jej mąż stoczyli bowiem w tym czasie walkę o zdrowie i życie swojego syna. Ponieważ synek pani Ewy miał zaledwie rogi trzy miesiące, kiedy spadła na nich druzgocąca wiadomość o tym, że niestety zmaga się on z nowotworem. A dokładnie chodziło o nowotwór u podstawy czaszki. Małemu Rysiowi niestety nie Dawano zbyt wielkich szans na przeżycie. Sama aktorka wspominała to tak. W latach 2003-2005 do 2005 leczyła mojego syna Rysia na onkologii, miał mięśniaka nisko różnicowanego, podstawy czaszki przeszedł dwie operacje, 23 cykle chemii, radioterapię a mimo to jest normalnie rozwijającym się dzieckiem, niczym nie odbiegającym od rówieśników. Wiem, jak bywa ciężko podczas leczenia oraz jak dużo potrzeba wiary i siły, żeby pokonać tę chorobę. Wierzę, że pozytywne nastawienie pacjentów i ich opiekunów działa cuda, napisała pani Ewa. Więc jak słyszycie, na szczęście wszystko w tej historii skończyło się ostatecznie dobrze. Chłopiec wyzdrowiał, a pani Ewa wspominała, że to wydarzenie, choć tak na pewno traumatyczne i ciężkie, ciężkie wspomnienie jednak sprawiło, że rodzina jeszcze mocniej się ze sobą zżyła, związała, scementowała. Ale oczywiście nowotwór u dziecka to już brzmi mrożąco krew w żyłach. Natomiast Tutaj naprawdę rokowania nie były dobre, o czym pani Ewa wspominała później. Miał nowotwór u podstawy czaszki jest przykładem dziecka, które miało 1% szans na przeżycie. To nigdy nie będzie temat zamknięty, mówiła aktorka w rozmowie z Dzień Dobry TVN. A z kolei jej mąż dodawał: Nie wiem, czy to przepracowaliśmy tak do końca, bo nie mieliśmy jakiejś rodzinnej psychoterapii. Syn na szczęście jest zdrowy. Ten czas scementował rodzinę. Ta historia po coś się wydarzyła. Na szczęście Ryszard dzisiaj jest już dorosłym mężczyzną, który studiuje, spełnia się, realizuje swoje marzenia, tak jak powiedziała pani Ewa, jak każdy zdrowy młody mężczyzna. Ale nie było to jedyne dziecko tej pary. Mieli wcześniej także starszego syna, a po latach na świecie pojawiła się także siostra Zosia. I pani Ewa wróciła do grania, choć tak naprawdę nigdy z niego nie zrezygnowała. Zrezygnowała z tych najbardziej medialnych występów, które zajmowały jej najwięcej czasu, ponieważ ten właśnie czas w tamtym okresie chciała poświęcić swojej rodzinie, szczególnie młodszemu synowi. Po tych doświadczeniach postanowiła jednak oddać siebie, swój talent, dzieciom. Aktorka i jej mąż występują w teatrach i domach kultury z repertuarem dla najmłodszych. Od 2016 roku pani Ewa prowadzi także teatrzyk Bombonierka. Napisała także przedstawienia teatralne: Jajo w sieci, a także Tata bez krawata. A od czasu do czasu zdarza się także pojawiać w innych produkcjach i nie ukrywa, że trochę tęskni zagraniem, występowaniem również dla dorosłej publiczności. Ja jestem dość aktywna w mojej pracy. Ta praca ma bardzo duży wachlarz i spektrum możliwości. Gdy przyjdzie do mnie coś nowego telewizyjnego, jakaś produkcja, jestem na to zawsze otwarta i chętna, mówiła w Dzień Dobry TVN. Ale od 2014 roku, wraz ze swoim mężem, Zbigniewem Dziduchem, rozpoczęła również działalność producencką i założyła Teatr Przestrzeni. Ale często od Was słyszę, że takie spędzanie czasu 24 godziny na dobę ze swoją drugą połówką, prowadzenie wspólnego biznesu, wspólne występy, jak w tym przypadku, nie są zbyt dobre dla małżeństwa. Jednak ilu ludzi, tyle opinii i w tym wypadku jednak przekonacie się, że tej parze to służy. Przestrzeni mamy dużo, żeby się od siebie oderwać. Ja bardzo lubię przedstawienia, w których gra mój mąż, bo pomijając, że dobrze się przy tym bawimy, mamy w końcu chłopa. Który jest pomocą techniczną, śmiała się. Ale z tej całej historii, o której Wam dzisiaj opowiadam, wyniknęło też coś bardzo dobrego. Otóż pani Ewa, poprzez to, że mówiła na temat choroby swojego syna, postanowiła nie tylko dodawać na pewno otuchy innym, którzy znajdują się w takiej trudnej, dramatycznej sytuacji, ale także pomagać im nam namacalnie, zakładając fundację. Która ma na celu pomoc nie tylko dzieciom dotkniętym nowotworem, ale także ich rodzinom, bo to właśnie w tych trudnych momentach rodzina jest tą przestrzenią, tym światem dziecka, który sprawia, że chce ono walczyć o swoje życie. Małe dziecko nie rozumie, co się z nim dzieje, trudno mu wytłumaczyć, dlaczego go boli, czemu po raz kolejny musi znosić zastrzyki i inne nieprzyjemne. Medyczne y, zabiegi. Natomiast jeśli jest rodzina, jeśli jest miłość, to wszystko jest do przetrwania. I nie jest to, myślę, taka trauma, jak teoretycznie mogłoby się wydawać, że może być. Jednak wszystko tu spoczywa na barkach rodziców najczęściej, dlatego właśnie taka fundacja ma bardzo duży sens działania. To największe dobro, które wyrosło z choroby Rysia, podkreśla aktorka. A za swoją działalność otrzymała tytuł Gwiazdy Dobroczynności, przyznany przez Newsweeka i Akademię Rozwoju Filantropii, a w 2017 roku dołączyła do grona. Kawalerów orderu uśmiechu, które oczywiście przyznają dzieci, a co sama pani Ewa skomentowała jako bardzo wielkie wyróżnienie w jej życiu. Chciałam Wam dzisiaj przypomnieć tę aktorkę, jeżeli macie chęć, to oczywiście wesprzyjcie jej fundację, zachęcam do tego, ale chciałam Wam przypomnieć o tym również dlatego, że być może ogląda mnie ktoś, kto się zmaga z różnego rodzaju problemami zdrowotnymi i o ile bardzo często te czarne myśli biorą górę, to jednak takie historie pozwalają nam się uśmiechnąć i z tym uśmiechem dużo łatwiej jest przetrzymać każdy trudny czas. A przecież jak mówiła Szymborska, każda zła chwila

i może i do nas uśmiechnie się słońce. Mam nadzieję, że takim uśmiechem dzisiaj was trochę zaraziłam i ten optymistyczny, jak się okazuje, odcinek poprawił wam nastrój. Dajcie mi znać oczywiście w komentarzach. Dajcie znać z jakiego wy serialu czy filmu najbardziej pamiętacie panią Ewę i oczywiście proponujcie, o kim jeszcze powinnam zrobić dla was odcinki w przyszłości. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy zostali ze mną do samego końca, a teraz już zapraszam na kolejny odcinek, który właśnie pędzę dla was przygotowywać. Także do zobaczenia, kochani. Trzymajcie się. Pa!